Czołem, a tutaj zobaczycie, jak walka wyglądała z perspektywy lama. Tutaj go zanęcam, żeby mnie podchodziło do boku. Dopiero teraz skręcam w jego stronę i przygotowuję się do ominięcia czołówki. Co też mi się udaje. A lam natomiast robi split S-a i włącza... Nie, jeszcze nie włącza. Teraz włącza klapy do lądowania. A teraz próbuję to, co ludkowie sprosto robią nagminnie, czyli cały czas na kurwiach i nerikomi, odpowiednio jeszcze ustawiając samolot lotkami. No i wszystko pięknie, tyle tylko, że manewr ten kosztuje energię, kiedy robi się go w normalnej grze. Owszem, daje mu to dwie sytuacje strzeleckie, ale tak jak widzieliście, wchodził do walki z prędkością ponad 400, teraz ma ledwie 240. Tymczasem konsekwentnie zaczynam realizować Rolling Scissors. Biedny lam wypalił praktycznie całą energię. No to jest ten jeden z momentów, o którym mówię. Jest obrócony brzuchem do góry, ma ster kierunku skierowany w prawo i właśnie w tej... To jest jedna z pozycji, z której Hinerikowi wychodzi kiepsko. I to mi pozwala strzelić do niego, ale on widział, co się święci i zdołał ruchem lotkami się ocalić. Ale tutaj już niestety nie był w stanie tego strzału uniknąć, no i przegrał walkę. Po czym, jak widzicie, opuścił misję. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!